Hmm. To co, zaczniemy za chwilkę. Ale już nie zaczęliśmy. Dzień dobry wszystkim. Jeżeli już się transmisja rozpoczęła, opóźnienie będzie no znaczące, ale powinniśmy jakoś dać radę. Dam tylko linka, wyślę i ucieknę. W sensie z Discorda. Boom. I po Discordzie. To co, dzisiaj rysujemy kolejnego standa. Myślę, że zanim zacznę, tak, to możemy zupełnie usunąć. Zrobimy pewne jeszcze poprawki do tego tutaj designu. Troszkę to odwrócił. O właśnie, niejako tak przestawił. Odzwierciedlić, żeby to jakąś szyję miało. Jeszcze jakieś poważne 24. I grubość pędzla taką. No ale cienka. No dobra, myślę, że może być. Siema, Jojoman. Hello. Co tam? Dobra, zrobiłem sobie szkic oczywiście wcześniej, więc dzisiaj nie będę musiał tracić czasu na tworzenie go. Chciałem takie ostatnie poprawki zrobić. Oj, będę się męczyć nad ręką. Oj, będę. Coś czuję. Czy stan zwierzęcia jest dobry? Klatek nie gubi, nie gubi. Bardzo dobrze. Mam nadzieję, że wszystko ładnie słychać. Gdyby coś nie słychać. Gdyby wszystko było działa, to mówić. A jeżeli coś nie działa, to pewnie nie usłyszycie mnie, jak się o to pytam. Dobra, jako że szkic skończyłem, to dzisiaj będę się zabierać za tworzenie lineartu. Nie powinno być dosyć skomplikowane, ponieważ przez samą naturę tego rysunku będzie widać tylko część, górną część postaci, ale coś mi nie pasuje. Dlaczego ten pędzel jest taki cienki? Pamiętam, że 12 była dużo grubsza. Sobie pozwólcie, że ja wczytam sobie jakiś losowy poprzedni rysunek. Zobaczcie, jaką grubość pędzla mam stosować. Nie, no mam stosować 12. No okej, dobra. Nie wiem, dlaczego mi się sobie ubzdurałem, że to miało być coś innego. Wszystko słuchaj, to świetnie. To świetnie. Ja niestety nie czytam aż tak często czatu, bo nie mogę, tylko jeden ekran. Pozwólcie, jeszcze sobie wezmę mój notesik, gdzie mam wszystko zanotowane. Co chciałbym rysować? Jak wam tam dzień mija? Jak tam życie, zdrowie co najważniejsze? Mam nadzieję, że wszystko działa. Okej, to jest takie... Zacznę od takich prostszych rzeczy. Tak, generalnie nie będę teraz ucinać tutaj nic. Utnie się później. Tak będzie łatwiej. Już tej krawędzi. Ta postać niejako tak wychyla się z muru, z wyrwy w murze. Do takiego efektu przynajmniej zamierzam dojść. Okej. Okay. Jakiś czas temu trochę jakieś drobne przeziębienko złapałem, a na szczęście już z tego wszedłem. Młodość to jednak... Piękna rzecz, się szybko z takich chorób wychodzi. Dzień, dwa i już po wszystkim. A jak już dużo starszy, to pewnie by łaziło to za mną jeszcze wiele dni.
Właśnie, miałem wrzucić odcinek z Kapitana Pazura, ale to zrobię później, po live. Witam, chleb z masłem, witam, o. Miałem to zrobić troszeczkę tutaj inaczej. Co tam u ciebie, chleb z masłem? Często się pojawiasz u mnie na streamach, fajnie. O, taki kształt mi się nawet podoba, tak. No tu dalej będzie ramienie tej postaci. Ja już zabrałem się za liner, bo szkice wcześniej skończyłem. Szczerze, niezbyt lubię tak robić od zera rysunki. Wolę sobie to gdzieś na boku najpierw poszkicować nieco. Czyli mimo wszystko presja trochę czasowa jest, że wiesz, żeby nie nudzić. A tworzenie szkiców do najciekawszych nie należy. Okej, okay, taki kształt mi się podoba, okej. Okay. I teraz samo torso. Coś takiego by miało wyglądać. U mnie też całkiem dobrze. Mówiłem, że ostatnio mnie trochę jakiś drobny chrupsku złapało, ale się z niego szybko wycząsnąłem. To jest takie przeziębienie. No, zawsze jak mnie zaczyna coś dopadać, to zaczyna mieć dużo owoców oraz warzyw. Taki odruch mam. Z moim młodym organizmem to jeszcze sobie jestem w stanie właśnie takie coś. Często wystarcza, żeby się pozbierać w miarę szybko. No ale potem z wiekiem będzie trudniej takie rzeczy osiągnąć. Okej, okay, załóżmy, że to tu będzie mieć coś takiego. Wolę, chcę, żeby to już był finalny final line art, nie robić jakiegoś zapasowego. Postać też nie jest skomplikowana jakoś strasznie, więc... w sumie tą dłoń mógłbym... trzecie dodawać. W sumie mógłbym, lepiej wygląda. Lepiej wygląda. Będę dać jakieś szczegóły do tej całego... to co przejdzie. Oczywiście, że nie rysuję tabletem graficznym. Ho, 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 nigdy nie, myszką nie rysowałem. Przecież żaden z moich porządnych rysunków myszką nie powstał. Moje pierwsze rysunki to ja rysowałem ołówkiem. A potem ten. Skanowałem rysunek i potem digitalu coś robiłem z tym. I to może myszką jeszcze coś to poprawiałem, jakieś kolorowałem. Coś w tym stylu, ale tak to myszką czystą. To jest sztuka, to jest coś takiego. A sztuka jaka powstaje myszką zawsze zawsze mogła być lepsza niż niż to zrobiłem na tablet ten graficzny. Chociaż może nie, może się mylę. Specjalistą nie jestem w tej sprawie. Chociaż rzeczywiście to tablet graficzny dosyć długo mam. Bądź co bądź nie patrzeć. I nadal się jeszcze nie zepsuł. Dzisiaj jego kabelek już jest w opłakanym stanie, ale... sam tablet całkiem nieźle się trzyma. Dobra firma. A wiecie, jeżeli coś przetrwa ze mną dłużej niż 3 lata, to już powinno mieć znaczek jakości. Ja swojego, mój, który używam, to jest Intuos z firmy Vacuum. Polecam. Polecam, taki bardzo prosty, podstawowy. Na początek w sam raz. Nie wiem, czy kiedykolwiek w życiu będę kupować bardziej zaawansowany tablet graficzny. Bo nie jestem jakiś zaawansowany. Nie jestem zaawansowany, jeśli chodzi o rysowanie, ale ten. Na start jak najbardziej polecam. I chyba jakoś nie jest drogi za bardzo, no. Ale dosyć w rozsądnej cenie.
Okej, okay, będziemy mieć taką przerwę pomiędzy tymi. I z taką przejść. O, podoba mi się taki koncept. Czy niejako mamy taką dziurę. Dobra, całkiem szybko mi to idzie, na szczęście. O, wiecie, zawsze możesz poszukać. Ja swój program do montowania na przykład. O, nie udało się zapisać, poczekajcie. Podcast 2, o, tak to zapiszę. Czasami się afera taka montuje. W sensie, swój program do ten do montowania, Adobe Element 12 zdaje się, on był już na ten czas stary. Już wtedy działał spokojnie ten Adobe Premiere Pro, gdzie to wiesz, trzeba było miesięczną subskrypcję wykupywać tego przez internet i to za jakieś kosmiczne pieniądze, więc to zupełnie mi się nie opłacało, nie uśmiechało, a ten program, którego teraz używam, już jest stary, to ma wszystkie funkcje, jakie bym potrzebował. Do dzisiejszego dnia. Więc naprawdę, jeżeli się jakoś bardzo ekstremalnie złożonych rzeczy nie robi, to myślę, że i tablet graficzny taki starszy się znajdzie. Gdzieś. Mnie to wygrzebali jedna z ostatnich egzemplarzy. Z magazynu, więc. Obawiam się, czy będzie działać na późniejszych wersjach Windowsa, czy nawet na tej wersji Windowsa, czy nie zrobię jakiegoś głupiego update'u. Przez to nie będę mógł używać, ale też wątpię. Chociaż wątpię. W razie takiej ekstremalnej sytuacji zawsze jeszcze mam ten free trial Adobe Elements. Teraz nie do końca wiem, jak ja to. Jak ja tą rękę chcę narysować? Zacznę czytać, co tam piszecie. Chwilka. Okej. Okay. No. Czy się wiesz, dla kogoś z zachodu to nie jest coś strasznego, ale dla biedaków Polaków. Dla naszej waluty to jest, no, znaczna suma. Ja się bardzo cieszę, że udało mi się wtedy ten program zakupić. I że tak ładnie działa. Chwilka. Dobra. Trzeba po prostu mogę dać coś takiego. No, myślę, że będzie pasować. To usuniemy. Ej, takim dobrze mi idzie. Ostatnio trochę efektywniej pracuję. Się trochę biorę w garść i mniej się lenię. Naprawdę, czasem człowiek potrafi się lenić, nawet tego nie zauważy, że się leni. Najgorzej wtedy. Ja tego delikwenta tutaj przesunąłbym kawałeczek w prawo. Mniejszy kawałeczek. Troszkę obrócimy. Otóż to.
Będzie dobrze. Ja niestety nie wiem, jak ja to przegięcie będę chciał zrobić. Jak ja to przegięcie będę chciał zrobić? W sensie łokieć. Nazywam przegięciem. Myślę, że dłoń sama będzie cienka. Oj, będę się nad dłonią męczyć. Całe szczęście, że druga jest schowana, tylko palce wystają. O, Ralex Game, Wilam, Kola, Kola. Hunoi, Huion, Huiony. Dziwna nazwa. Nie poznasz mnie, nie poznaję cię. Cześć, Bazyli. O, pod Bazylego pamiętam. Jak się ma ja tą nazwę? Hujon? Brzmi jak jakaś chińska nazwa firmy. No dobra. Ja tu się będę rozgaduję. Tu trzeba by rysunek skończyć. Dobra. Za tą jedną rękę zabiorę się później. Palce również trzeba będzie zrobić na oddzielnej warstwie. W ogóle zamierzam niedługo zrobić jakiś stream z Enter the Gungeon. Widziałem, że naprawdę dużo ludzi przychodzi na to, więc myślę, że coś takiego zrobię. Tylko dzisiaj chciałem rysunek trochę pociągnąć do przodu. No. Przed chwilą też skończyłem jeszcze inny rysunek. Dlaczego na 13 się nastawiło? Jeżeli chcecie, to możecie na Discordzie go zobaczyć. Jest tutaj coś takiego. Nie, te brzegi muszą być bardziej kanciaste. W tym stylu. Nie podoba mi się to. Trochę zbyt kanciaste. Kanciastość, kanciastowości nierówna. Kanciastość, kanciastowość. A japońska, okej. Okay. Life z okazji Glaze HP. Hayan, okej. Okay. Wiesz, Gra, ja wiem, kiedy ty śpisz. Znam twój sleep schedule. Przez te lata już się nauczyłem. I doskonale wiem, kiedy śpisz. I wtedy włączam live'a. Żeby cię na nim nie było. Taki zaawansowany bullying, bo wiem, że nie lubisz tego. Ale taki nie wprost też. To się nie przyczepią. My tej rozmowy nie mieliśmy. Właśnie, Tesla wrócił z Tesla za Survivalem po 2 miesiącach. Będę musiał w piątek pewnie nagrać odcinek. W sensie wydać go pewnie wydam w weekend czy coś. Czy ja chcę drugie oko robić? Chcę drugie oko zrobić, co ja się będę ociągać. Najgorsze na koniec zostawię, czyli tą rękę. Co jeszcze będzie coś zrobić? Z tym o 3 w nocy? A skąd wiesz, że takiego streamu już nie zrobiłem? Tylko, że potem uniepubliczniłem, a wam notyfikacji nie wysłało. Hehe. Coś mi tu nie gra. Coś mi tu nie gra. Bez tego proszę. I może z tym.
No może być, w taki sposób to może być. Fair enough. Nie no, spokojnie, dla takich rzeczy nie robiłem. A coś innego wrzucę? Ale tak też można robić. Niestety moich... Zasmucam moich wietnamskich subskrybentów tym, że mam live w tak niedostępnych godzinach. Oh my goodness. Takie sporo ludzi z Egiptu, szczerze. Nie oglądała swojego czasu. 3% wyświetleń pochodziły z Egiptu. Ciekawe. W sumie mógłbym sobie sprawdzić potem te statystyki. Tak, w tym tygodniu pewnie jeszcze będzie Steam Center The Gungeon. Odcinek z pozorem nawet dzisiaj zrobię, wrzucę. Może nie w trakcie streama, no bez przesady, ale... Ale będzie. Okej, tutaj mam coś takiego. Z mojej perspektywy to po prostu się chowa tutaj. Wypadałoby tylko to poprawić. No dobra, za chwilę górną część spróbuję. Czy ja mam hobby sportowe? Tak, trenuję aikido od... To już 17 lat będzie chyba. Poczekajcie, policzę sobie. No na dobrą sprawę to... 3... Nie, chwilka, 3... 13... No, może nie 17, jeszcze 16. Powiedzmy, to lato, no to. Trenuję aikido, tyle lat. Jeśli chodzi o takie sporty, to sporty generalnie, czy szachy można nazwać sportem? Szachy bardziej bliższe są e-gamingowi niż sportowi faktycznemu, ale... Szachy też bardzo lubię. Ping-pong, o, w sensie tenis stołowy. Tenis stołowy bardzo lubię. Co taka mały? To jest 7, poproszę. Dobra. Teraz z tej strony można by coś załatwić. Jak ja tam miałem na... A, coś takiego. Nie, ta linia była... A, szkoda. Ta linia była... Czy ja właśnie sobie coś popsułem? Okej, okay, powinno być dobrze. Trzeba uważać, żeby czegoś nie popsuć. Spoko, możemy zagrać, bardzo chętnie. Jak ja to chciałem zrobić, chwilkę? Tu na pewno jest coś takiego. Popracować nad kształtem tego. Lincoln, a member on the midnight crew. Uwielbiam ten kawałek.
Okej. Chyba dobra. Się, przepraszam, troszkę skupić. Kształt nie jest taki prosty. Właśnie, klub z masą, jeżeli byś chciał ze mną grać w szachy, to przez Discord musisz dać znać. Bo inaczej będzie ciężko. Inaczej, tak jak Kiro Coffee, będziemy się przypominać sobie, że mamy pogadać, obgadać pewną sprawę, ale będziemy o tym zapominać. Przez parę lat. Jakiś odpowiedzi na streamach. Tak, tak, zrobimy to i potem cisza przez pół roku. O, bo i zapomnieliśmy. Homestuck. Gla. Moon Sweater w tym momencie gra. Wcześniej też z Homestucka, ale to był unused. Teraz z tej strony. Dobry punkt zaczepienia przydałby się. O, cześć Emcia, witam. Co tam? Ja tu powoli, powiedzmy 80% line-up, to już skończonego. No nie, no 80% nie powiedział, 60% line-up skończonego, no. Całkiem źle idzie, jeszcze na duże problemy nie natrafiłem, a tylko dlatego, że dłoni jeszcze nie zacząłem rysować. Okej, okay, jak to wygląda tego z tego? Nie powiem, to wygląda dużo lepiej niż ta część. Wydaje mi się, że powinno to być nieco... Chwila, no, gdzie to próbuję wyczyścić sobie i poprawić to może trochę bardziej szczęśliwą ścieżką. Tak, bo to jest większy dystans w tym miejscu. No, to mi pasuje. Teraz troszkę przycniemy. Paletę kolorów już chyba mam w głowie. Wiem, jak to chcę pokolorować. Ale pewno niektóre elementy będą sprawią, że będę się trochę zastanawiać jeszcze. No dobra, może być. O, zapiszmy. Zobaczę jeszcze, co ja chciałem dodać. Jaką warstwowość dużo tego stworzenia. No dobra, może coś takiego być. Czy coś na tej części chciałem dodawać? Jeszcze nie. Okej, okay, to co całą część mam zrobione. Pazury potem się doda. Dokończmy jeszcze głowę.
Co ja tu chciałem narysować? W sumie sam nie wiem. To wyglądało? Nie, bez tego. Bez tej kropeczki również, okej. Okay. Tam z Julgla, co? Ty może wiesz? Ostatnio chyba gorszy humor mam wrażenie ma. Zmutowała mnie na ten... Zabroniła czytać historii na Glitchonie. Dlatego, że ma zablokowane czytanie historii na Constitution. Na serwer, na który weszli bez pozwolenia. I zaproszenia. Nie mieliście tam pisać. Po prostu to bardziej chciałem użyć jako miejsce, dzięki któremu łatwiej będziecie mogli grać w Among Us z tamtejszymi ludźmi. Okej. To nic mi nie szkoda tego, że zablokowali scenę na Glitchonie. W takim wypadku rozmawiam o lore z JB. Czasem mu coś pokażę. Tak to cierpliwie zaczekam, aż Jul się humor poprawi. Zakładam, że to kwestia humoru po prostu. Rozumiem, może być ciężko. Może być ciężko, szczególnie w jesień, tak. Podoba mi się to, jak to narysowałem. Nice. O, zrobiła tak już od dłuższego czasu. A ty na tym nie widziałeś. A patrz, nawet nie powiedziała. Nie wiem, czy z JB o lore gadam. Czasem coś pokażę. W ogóle zmieniłem sobie awatar na DeviantArcie i zamierzam update'ować, trochę zmienić baner na kanale YouTube'owym. Takie drobne zmiany, bardziej przede wszystkim jeśli chodzi o te puszki, bo teraz troszkę inne gry gram. I chcę to zmienić. Nie. Proszę. Prosiłem, żeby to było bardziej prosto. O, dziękuję bardzo. Okej, może być. Może być. Okej, chyba prawie wszystko zrobiłem. Jeszcze tutaj to miejsce. Zapiszmy. A co się stało, że Julia jest zła na JP? Czy o to chodzi, że Darty ma bana? Nie, naprawdę, czemu go tak bardzo bronicie? Nawet Saga uważa, że to troublemaker. Ale cieszę się, że przynajmniej u was jest na serwerze, że tak to mam z nim kontakt. Trochę rzeczywiście bym się źle czuł, gdyby zupełnie z nim kontakt uciąć. Tak to w razie czego mogę z nim pogadać, zagadać, o coś porozmawiać.
mieć jakąkolwiek interakcję. O kurde, właśnie sobie fajny, fajny paluch zrobiłem. To jest z której strony najważniejsze pytanie, z której strony kciuk. Nie, całkiem fajnie to wygląda, tylko gdyby można było jeszcze ten palec. Troszkę zmniejszyć. Jak to naprawdę? Odszedł z Shygang? Nic nie widziałem. Myślałem tylko żarty jakieś czy coś. Mogę go na to zagadać, Gla. Pogadać na spokojnie, zawsze jestem takim mostem. Często są, dzieją się pełno różnych dram się dzieje, też na Kansas City się działo i te. Ja zazwyczaj nie jestem świadom tych dram, że się dzieją w ogóle. I najczęściej zostaje jednym z jedynych linków pomiędzy obiema zwaśnionymi stronami. Pewnie jest to, że obie strony uważają mnie za spoko gościa w tej sytuacji. Pod tym względem tylko sądzę ten. Takie same zdania. Zostanie mi dłoń i zawsze jest tak, że nie mam w głowie, jak to chcę zrobić, ale jak ta dłoń wyjdzie? Nigdy nie wiadomo. To jest... W praniu wychodzi. To mi się podoba. Dajcie mi to wygumkować tutaj. Ale zaraz, przecież to on miał... Kto teraz z serwerem w takim razie rządzi? Przecież to on był fundatorem serwera Shygang. Adminem tego serwera. Czy to Juleczka teraz przejął i dlatego mnie... Dlatego mi zabrała, uciekła historię, tak? Ojej. Oj ludzie. O, to jest fajny palec. Tylko ciut za długi, mam wrażenie. No tak to troszeczkę ukrócił. Cześć Kubak, witam, witam serdecznie. Ludzie tak przychodzą i odchodzą, przychodzą i odchodzą. Co tam u ciebie? Grupę zrobiłeś? Serwer to był dodatek. Jak nie chcecie grupę? Na Discordzie? Oj tam ludzie w kółko narzekają, że się ludźmi ciężko dogadać. Podobnie z Lordem Masełko było. Chyba z Dino Kratusem podobnie. Z
Nie wiem, czy z Son Goku też tak było. Ja już wystarczająco dużo byłem, żeby wiedzieć, że są takie etapy, gdzie po prostu goście się muszą jakby... potrzebują zmiany, sunąć się gdzieś, na to się nie osiadę za bardzo na jednym serwerze, nie wiem. Też dużo zmian przez dorastanie zachodzi w samej osobistości człowieka. Gdybyście mnie przed okresem dojrzewania napotkali, to byłoby po prostu czysty 8 związany z 4. Coś w tym stylu. Przynajmniej jeśli chodzi o internet, takie relacje typu internetowe, takie mam wrażenie. Możemy dać 2 kciuki. O, masz urodziny, to wszystkiego najlepszego, Kubax. Wszystkiego najlepszego. 360. Oj, żył 360 lat. Może kto wie, w ciągu kilku dekad ludzkie życie wydłuży się jeszcze bardziej. Zrobiliście mapę do Zarmination? Naprawdę? Ja nic nie widziałem, ja jeszcze nie widziałem w ogóle. Czy jeszcze nad nią robicie? Jak śmiesznie wygląda ta dłoń. Aż mnie zmotywowałeś, chyba zrobię jeszcze dzisiaj Azarmination. Nie planowałem zrobić kolejnego. Właśnie niedługo. Kiedy ten stream z Enter the Gungeon chcę zrobić? Pewnie w jakoś weekend, ale mam jeszcze mecze turniejowe z kozaków do zagrania. Tak, mam wrażenie, że ten kciuk jest dużo za nisko, za wysoko. Widać ten drugi kciuk. Czegoś takiego jeszcze nie robiłem. Ty! To jest oryginalne. Ty, to myślę, że mogłem spróbować jeszcze czegoś takiego się dopuścić. No. Aha, zostaliście. Okej, okay, bo ja lecę dałem cały aset, w sensie z Azarmination obecnego. Wszystkie teksturki jakieś używałem. Teraz jeszcze drugie podejście zrobię. Co byłoby lepsze?
Które z kciuków? I like your kedgy. A fig brick. Hello. A, rozumiem. Gla to nie tak, że w ciągu roku dużo się zmieniło z mapą. Nadal jesteście zamknięci w ogrodzie. No nie, no trochę się zmieniło. Okej, okay. Which one is better? I think this one is much better. Tylko myślę, że byłoby lepiej. I like this one. Oh, yeah. Looks nice so far. To jeszcze mogło być troszkę. Trochę grubsze. Nie, to jest za długie już. Nie może być za długie ani za krótkie. Lecz w sam raz. Jak ona wcześniej długość miała? Okej. Całkiem nieźle wygląda. Dobra, myślę, że będę już powoli live'a kończyć, bo się późno zrobiło. No i cóż. Widzimy się jutro. Jeszcze odcinek z pazura wyrzucę. Nie, wiecie co? Ten palc już był lepszy. No, jeszcze nie macie całego. Dobra, potem jeszcze to zagięcie będę musiał się zastanowić, jak to zrobić. Może na coś wpadnę. Popatrzę na jakie są stawy. Może coś kościanego zrobię. Coś w takim stylu. Mogą się zastanawiać i zastanawiać. A tak nie macie jeszcze całego. So see ya next. Next day. Or maybe in 2 days. Probably. It was Outcast. I'm pretty neat. I'll finish this week, I think. Or the next one. We'll see. See ya. Pa pa.